W jednym z poprzednich nagrań mówiłam o sprzężonych parach kwas zasada zgodnie z teorią broszczedalownego. Jedną ze sprzężonych par jest amoniak i kation amonu. Jeśli do cząsteczki amoniaku doda się proton, powstanie kation amonu. W takim razie amoniak jest zasadą, bo przyjmuje proton od cząsteczki wody. Natomiast jon amonowy to kwas. Może on oddać proton, w wyniku czego powstanie amoniak. Zarówno amoniak, jak i kation amonu może reagować z cząsteczką wody. Jeśli z wodą będzie reagował kation amonu, to w myśl teorii brosteolowego kation amonu jako kwas będzie oddawał proton cząsteczce wody, w wyniku czego powstanie amoniak i kation oksoniowy. W tej reakcji kation amonu pełni funkcję kwasu. Oddaje proton. Natomiast cząsteczka wody. Pełni funkcję zasady przyjmuje proton. Stała równowagi reakcji wynosi KA5,6 razy 10 do minus 10. Teraz przejdźmy do reakcji amoniaku z wodą. W tym przypadku to cząsteczka wody odda kation wodoru cząsteczce amoniaku. W wyniku tej reakcji powstanie kation amonu i anion wodorotlenkowy. Amoniak jest zasadą, stała równowagi tej reakcji wynosi KB1,8 razy 10 do minus 5. Dodajmy do siebie oba omawiane równania. Po lewej i prawej stronie powtarza się kation amonu i cząsteczka amoniaku, w związku z czym mogę je skrócić i otrzymuję takie równanie. Cząsteczka wody reaguje z cząsteczką wody, w wyniku czego powstaje kation oksoniowy i anion wodorotlenkowy Czy kojarzysz tą reakcję z poprzednich nagrań Oczywiście jest to równanie reakcji autodysocjacji wody W tej reakcji jedna cząsteczka wody pełni funkcję zasady natomiast druga cząsteczka wody pełni funkcję kwasu Jedna z cząsteczek przyjmuje kation wodoru od drugiej W wyniku czego powstaje jon oksoniowy i wodorotlenkowy Wiesz już, że stała równowagi reakcji autodysocjacji wody wynosi 10 do minus 14 w temperaturze 25 stopni Celsjusza i przy ciśnieniu atmosferycznym. Aby otrzymać stałą dysocjację wody, wystarczy pomnożyć przez siebie stałą dysocjację kwasu i stałą dysocjacji sprzężonej z tym kwasem zasady. Ka razy Kb daje nam Kw. W naszym przypadku Ka wynosi 5,6 razy 10 do minus 10. Pomnóżmy Ka razy Kb, czyli 1,8 razy 10 do minus piątej. Wynik tego działania w przybliżeniu wynosi 1 razy 10 do minus 14 bardzo ważne, że iloczyn stałej dysocjacji kwasu i stałej dysocjacji zasady sprzężonej z tym kwasem jest równy iloczynowi jonowemu wody w danych warunkach ciśnienia i temperatury. Rozpiszmy wyrażenia na poszczególne stałe równowagi reakcji. Wyrażenie na stałą dysocjację kwasu w przypadku kationu amonu ma postać stężenie amoniaku razy stężenie kationu oksyniowego podzielone przez stężenie kationów amonu razy stężenie cząsteczek wody. Stężenie wody w roztworze wodnym jest stałe. Dlatego też nie musimy go uwzględniać w wyrażeniu na stałą równowagi reakcji. Wyrażenie na stałą dysocjacji zasady, jaką tutaj jest amoniak ma postać: stężenie kationów amonu razy stężenie jonów wodorotlenkowych podzielone przez stężenie cząsteczek amoniaku. Pomnóżmy te wyrażenia przez siebie. Stężenie amoniaku i kationów amonu znajduje się w liczniku i mianowniku, dlatego też możemy je skrócić, dzięki czemu otrzymujemy stężenie kationów oksoniowych razy stężenie anionów wodorotlenkowych równa jest 10 do minus 14. Warto zapamiętać tą informację, że stała dysocjacja kwasu razy stała dysocjacji zasady sprzężonej z tym kwasem równa się ilości jonowemu wody. Co daje nam znajomość tej zależności? Otóż przydaje się nam ona w przypadku słabych kwasów i sprzężonych z nimi zasad. Jeśli mamy do czynienia ze słabym kwasem, np. kwasem siarkowodorowym, to wiemy, że w środowisku wodnym będzie on dysocjował, dając kation oksoniowy i anion wodorosiarczkowy. Im więcej kationów oksoniowych powstanie w trakcie dysocjacji kwasu, tym mocniejszy kwas, a im mocniejszy kwas, tym wyższa wartość stałej dysocjacji. Stężenie produktów reakcji dysocjacji, m.in. jonów oksoniowych, jest wprost proporcjonalne do stałej dysocjacji. Jeśli mamy dużą wartość stałej dysocjacji kwasu, to wtedy wiemy, że stała dysocjacji sprzężonej zasady z tym kwasem musi być bardzo niska. W tym przypadku zasadą sprzężoną z kwasem siarkowodorowym jest anion wodorosiarczkowy, który powstanie z kwasu po odszczepieniu protonu. Skoro KA razy KB w temperaturze 25 stopni Celsjusza wynosi 10 do minus 14, to bez problemu możemy wyliczyć wartość KB. Wartość KA jest stabilaryzowana. To równanie jest matematycznym przedstawieniem tego, o czym wspominałam już w poprzednich filmach. Otóż im mocniejszy kwas, tym słabsza sprzężona z nim zasada. I na odwrót. Im mocniejsza zasada, tym słabszy sprzężony kwas z tą zasadą. Aby utrwaliło nam się to, że stała dysocjacji kwasu razy stała dysocjacji zasady daje nam locznionowe wody, rozwiążmy jedno zadanie. Stała dysocjacji dla metyloaminy wynosi 3,7 razy 10 do minus 4, oblicz jaka jest stała dysocjacji kationu metyloaminowego. Metyloamina jest słabą zasadą. W środowisku wodnym metyloamina reaguje z cząsteczką wody, amina pobiera od wody kation wodoru, w wyniku czego powstaje jon metyloamoniowy i anion wodorotlenkowy. Jon metyloamoniowy jest kwasem sprzężonym z metyloaminą. Skoro mamy tutaj do czynienia ze sprzężoną parą kwas-zasada, to wiemy, że stała dysocjacji kwasu razy stała dysocjacji zasady wynosi iloczyn jonowy wody. Znamy Kb. Szukamy wartości Ka. Po przekształceniu wyrażenia otrzymujemy, że Ka równe jest Kw podzielić przez Kb. Ka równa jest 10 do minus 14 podzielić przez 3,7 razy 10 do minus 4. Ka wynosi 2,7 razy 10 do minus 11. Rozwiązaliśmy zadanie. Stała dysocjacji kationu metyloamoniowego wynosi 2,7 razy 10 do minus 11.